Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na webinarium dotyczącym kryzysu w Europie, tutaj głównie znaczenia infrastruktury w dostawach surowców energetycznych do państw Europy Środkowej. Ja nazywam się Michał Paszkowski i pracuję w Instytucie Europy Środkowej. Będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze webinarium, na które tutaj zaprosiliśmy ekspertów w różnych obszarach, można powiedzieć, bo jest z nami tutaj pani profesor Justyna Misiągiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tutaj adiunkt na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, dokładnie z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jest również z nami tutaj Pan Mateusz Radecki, wiceprezes zarządu spółki PERN, odpowiedzialny za transport oraz magazynowanie ropy naftowej w Polsce i paliw. Witam bardzo serdecznie, Panie Prezesie. Dzień dobry, witam wszystkich. A także mamy przyjemność tutaj gościć Mariusza Marszałkowskiego, redaktora z portalu Business Alert, analityka do spraw energii, który koncentruje swoje, można powiedzieć, zainteresowania właśnie jakby w kontekście energetycznym w Europie tutaj środkowej. Witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa. Witam bardzo serdecznie, witam Państwa. Jest mi naprawdę bardzo miło prowadzić ten webinarium. Niewątpliwie kwestia infrastruktury jest kluczowym elementem tutaj w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Bez tego tak naprawdę, czy też na przykład rafinerie nie będą mogły funkcjonować, czy też w kontekście rynku ropy naftowej, bądź też jeżeli chodzi o dostawy paliw, tak, w zależności od tego, jaki jest poziom tutaj zapotrzebowania na paliwa i czy krajowe rafinerie są w stanie zaopatrzyć rynek krajowy właśnie chociażby w paliwa tutaj kraj, bądź też ewentualnie oczywiście tutaj importować poprzez terminale paliwowe znajdujące się nad Morzem Bałtyckim. No a też jeżeli chodzi o tutaj kwestię gazu ziemnego, to oczywiście jakby transport tego surowca jest niezbędny, jak mamy świadomość, on tutaj jest realizowany, są dostawy do odbiorców również końcowych, nie tylko wielkich przedsiębiorstw. Więc ta infrastruktura energetyczna ma fundamentalne znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, tym bardziej oczywiście jakby mając świadomość wydarzenia na wschód od Polski i wojnę rosyjsko-ukraińską. Więc tym bardziej wydaje mi się, że ten temat jest niezwykle istotny i bardzo ważny. I jeszcze raz tutaj powtórzę, bardzo serdecznie dziękuję, że tutaj Państwo zgodziliście się wziąć udział w tym webinarze. Przechodząc tutaj już do pytań, to na początku chciałbym zadać bardzo ogólne pytanie do wszystkich tutaj Państwa, a więc przede wszystkim, jak Państwo oceniacie obecną sytuację energetyczną w Polsce czy też w Europie? Jakie Państwo widzicie jakieś wyzwania, zagrożenia wynikające z tych wyzwań właśnie, które chociażby w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej jakby mamy przed sobą, więc na początku takie bardziej ogólne jakby pytanie właśnie dotyczące tych oceny sytuacji energetycznej w Polsce oraz w Europie. Jeżeli mógłbym prosić, to w pierwszej kolejności chciałbym poprosić o odpowiedź panią profesor Justynę Misiągiewicz. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać, tak? Tak. To dobrze. Proszę Państwa, ja bym chciała się skoncentrować na kwestiach bardzo ogólnych, które wskazują na pewnego rodzaju prawidłowości, bo tak naprawdę wojna w Rosji w Ukrainie, ona może przyspieszyć pewne transformacje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne w Europie, ale to nie znaczy, że Europa nie jest świadoma tego zagrożenia już od dawna, bo przecież wojna trwa od 2014 roku. Proszę Państwa, kwestia bezpieczeństwa dostaw energii dotyczy każdego państwa Unii Europejskiej, ale przede wszystkim tych, które są najmniej zintegrowane z rynkiem europejskim, czyli tutaj państwa bałtyckie i państwa Europy Środkowej. No, zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego są oczywiście bardzo dynamiczne, zmienne, podlegają ciągłej ewolucji. Ryzyko jest tutaj nieodzownym elementem sektora energetycznego,
ponieważ no, z uwagi na liczne uwarunkowania geopolityczne, gospodarcze czy ekologiczne, bo to jest ten ważny wymiar bezpieczeństwa energetycznego, który paradoksalnie może się w tym momencie bardziej intensywnie rozwinąć. Tym samym zyskują na znaczeniu zjawiska niespodziewane, zjawiska nazywane w literaturze dzikimi kartami i czarnymi łabędziami. Czyli żyjemy obecnie w okresie permanentnej zmiany powodowanej rozwojem technologicznym, wymaganiami zrównoważonego rozwoju czy nieprzewidywalnymi procesami politycznymi i społecznymi. No i kategoria ryzyka, na której chciałabym się w tym momencie skoncentrować, stanowi koncepcyjną podstawę analizy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej we współczesnym świecie. Z jednej strony ryzyko może powodować zagrożenie. Tutaj mamy ten aspekt destrukcyjny, ale z drugiej strony ryzyko może powodować bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli wpływać na to bezpieczeństwo. Tu mamy aspekt konstruktywny poprzez powstanie alternatywnych możliwości. Ja myślę, że dzisiaj na tych alternatywnych możliwościach też będziemy się koncentrować, bo alternatywne możliwości są niezbędne w sytuacji, kiedy mamy tak poważne zagrożenie. Proszę Państwa, w konsekwencji paradoksalnie wojna Rosji na Ukrainie może przyspieszyć realizację planu zmniejszenia zależności od zasobów nieodnawialnych i zmotywować państwa członkowskie do bardziej zdywersyfikowanej i takiej konsekwentnej polityki bezpieczeństwa energetycznego. Komisarz do spraw energii Unii Europejskiej oświadczyła, że zmniejszenie naszej zależności od rosyjskiego gazu jest strategicznym imperatywem dla Unii Europejskiej, a atak Rosji na Ukrainę jest tu momentem absolutnie przełomowym. Do tego też odniosła się Międzynarodowa Agencja Energetyczna, która opublikowała plan odchodzenia od uzależnienia Unii Europejskiej od gazu z Rosji. I tutaj kilka kwestii takich istotnych z punktu widzenia też strategii bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej zostało podkreślone. Czyli niepodpisywanie nowych kontraktów z Federacją Rosyjską, zastępowanie dostaw z Federacji Rosyjskiej nowymi źródłami surowca, wprowadzenie obowiązku magazynowania gazu, żeby wzmocnić odporność rynku, przyspieszenie rozwoju w wymiarze realizacji projektów związanych z eksploatacją źródeł odnawialnych, maksymalne generowanie energii ze źródeł niskoemisyjnych, wprowadzenie środków doraźnych, przyspieszenie procesu transformacji systemów ogrzewania gazem na pompy ciepła, ale również zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle. No i oczywiście problematyka, czy działanie na rzecz dywersyfikacji i dekarbonizacji źródeł. Tym samym obecny konflikt Rosji w Ukrainie można traktować jako tak zwane wydarzenie ekstremalne, w literaturze znane jako wydarzenie X dla polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, czyli w wymiarze krótkoterminowym traktowane jako negatywne i oczywiście problematyczne, ale w wymiarze długoterminowym może spowodować zmiany systemu, który nie jest efektywny. W tym kontekście tutaj możemy mieć do czynienia z przyspieszeniem w wymiarze transformacji energetycznej oraz działań w wymiarze polityki dywersyfikacji dostaw surowców. I tu oczywiście panowie na pewno będziecie się do tego odnosić, ale w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski tutaj należy uwzględnić te dwa flagowe projekty, na które stawiamy w tym momencie w kontekście tego procesu dywersyfikacji. Oczywiście Baltic Pipe i gazoport w Świnoujściu. Prawda? To są te nasze pomysły na
dywersyfikację. Już ruszył do Polski gaz rurociągiem Baltic Pipe. No jest szansa, że osiągniemy tutaj około 10 miliardów metrów sześciennych. Jeśli chodzi o gazoport w Świnoujściu, to jest to najbardziej obłożony terminal LNG w Europie. Tutaj docierają ładunki. To jest właściwie takie bardzo interesujące, ale też dosadne odzwierciedlenie polityki dywersyfikacji, dlatego że no, taka forma umożliwia nam rzeczywistą dywersyfikację, bo możemy sprowadzać surowce z różnych rejonów. Obecnie możemy przyjmować około 5 miliardów metrów sześciennych, ale docelowo nawet 8. Wnioski, bo nie chcę przedłużać. Po pierwsze, strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii powstała właśnie w kontekście przemian geopolitycznych związanych z inwazją Rosji na Ukrainę w 2014 roku. Po drugie, od 2014 roku nie doszło do realizacji głównych założeń tej strategii, jeśli chodzi o faktyczną dywersyfikację, o tworzenie wspólnego rynku, o ograniczenie uzależnienia od importu z Rosji. Po trzecie, obecnie pełnowymiarowa wojna Rosji w Ukrainie intensyfikuje działania Unii Europejskiej. To jest, to o tym świadczą chociażby te kolejne pakiety sankcji. Po czwarte, w dalszym ciągu państwa członkowskie nie mówią jednym głosem w kwestii relacji z zewnętrznymi dostawcami energii. I po piąte, brak jest odejścia od polityki państwowo-centrycznej, czyli zasada subsydiarności, która była zawsze obecna, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, dalej funkcjonuje. I chodzi tutaj oczywiście o dostosowanie do wymogów Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o rozliczenia za gaz, częściowe utrzymanie dostaw ropy z Federacji Rosyjskiej. Tutaj mamy przecież rurociąg Drużba, który doprowadza ropę do Czech, na Słowację, na Węgry, do Polski, do Niemiec. Mamy okresy przejściowe w sprawie odchodzenia od dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej. Czyli te rozwiązania, one są, ale są coraz w dalszym ciągu jeszcze niewystarczające. Także tytułem wstępu i na początek myślę, że wystarczy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Pani profesor, poruszyła Pani faktycznie jakby wiele tutaj wątków, też oczywiście tutaj kontekst dywersyfikacji źródeł samych wytwórczych, jakby jeżeli chodzi o energię elektryczną, czy generalnie źródeł dostaw, ale też kierunków chociażby importu. Tutaj też pani profesor wspominała o faktycznie jakby tutaj dużych, jakby Federacja Rosyjska jako dostawca surowców energetycznych, nie tylko gaz ziemny, ale tutaj również ropa naftowa. I tutaj w takim razie będziemy kontynuować ten wątek, można powiedzieć, właśnie z sektora ropy naftowej. Jak pan prezes, tutaj pan Mateusz Radecki, jak pan, panie prezesie, jak pan ocenia tą obecną sytuację energetyczną w Polsce, czy też w Europie? Jakie ma pan ewentualnie tutaj spostrzeżenia jakby wynikające właśnie z obecnych uwarunkowań i tego, co się dzieje na rynku? No tak, rzeczywiście do takiego z poziomu meta wejdziemy na węższą moją działkę, czy działkę, którą zajmuje się firma, więc ta część taka typowo ropy naftowej, produktów wytwarzanej z ropy naftowej, wytwarzanych. Trzeba zaznaczyć, że szczególnie Polska od lat już kilku, ja nie wiem, czy to jest w pełni w korelacji z rokiem 2014, czy to już te plany dywersyfikacji nie zaczynały się szybciej, ale prawda jest taka, że my z poziomu zależności takiej ponad 95% schodzimy do poziomu znacznie mniejszego i przypominam, że zgodnie z wprowadzonym embargiem już za parę miesięcy nie będzie dostaw drogą morską, a no, z tego co rozumiemy, też należy nie spodziewać się w północnej nitce drużby dostaw ropy drogą lądową.
Więc tak naprawdę to pokazuje, że ostatnie lata, w których były robione inwestycje w rewersowanie rurociągu, w budowę nowych pojemności, tak naprawdę my przez ostatnich 6 lat rozbudowaliśmy pojemność o 1/3. I ja mogę przytoczyć takie z perspektywy czasu, to może nawet zabrzmi trochę tragikomicznie, ale klienci z zachodu zadawali pytania, po co wy to robicie? W tej chwili wszyscy odchodzą od inwestycji w ten rynek, on jest rynkiem schyłkowym, no, ale prawda jest taka, że gdybyśmy tego nie robili, gdybyśmy nie realizowali naszych inwestycji, w tym momencie nie bylibyśmy tak elastyczni na sytuacje, które właśnie w tym momencie ma miejsce. Dlatego, że jeżeli jest jeden gatunek przerabiany przez wszystkie rafinerie, to sytuacja z natury wydaje się, że każdy rozumie, że jeżeli jest jedna butelka zawsze z tym samym, no to łatwiej jest ją używać, a w momencie, kiedy pojawia się tych gatunków już nawet nie kilka, tylko kilkadziesiąt i tak naprawdę właściwie z każdego zakątka naszego globu staramy się znaleźć z jednej strony, mówię trochę w imieniu rafinerii albo kraju, staramy się znaleźć najoptymalniejszą mieszankę, najlepszy gatunek, który jesteśmy w stanie przerobić w dobrej cenie, tak aby być w stanie konkurować z resztą Europy. No i trzeba powiedzieć, że te działania zarówno po stronie rafinerii, jak po stronie naszej spółki, spółki infrastrukturalnej, one pozwalają dzisiaj nam reagować. To była taka część ropy. Jeśli chodzi o część paliwową, no to też sytuacja pokazuje, no jeśli mówimy o infrastrukturze wydawania produktu na rynek, no to ona w początku wojny była takim oczkiem uwagi i tak naprawdę jest dość dużo zniszczeń w Ukrainie tej infrastruktury i dzisiaj między innymi przez infrastrukturę naszej firmy jesteśmy w stanie wspomagać Ukrainę wydając produkt, czyli tak naprawdę to pokazuje, że właściwie dzisiaj państwa nie są same sobą, nie są samotnymi wyspami i ta współpraca ona jest potrzebna. Jeżeli jest dobrze zbudowana infrastruktura albo elastyczność organizacji, to jesteśmy w stanie sobie wzajemnie pomagać i myślę, że to pokazuje pewną dojrzałość, to pokazuje przemyślenie, które jest zawarte oczywiście w strategii i firmy i całego sektora, która teraz się okazuje, że rzeczywiście była sensowna i że się opłacały te wszystkie inwestycje, które były czynione w ostatnich latach i jeszcze są czynione, ponieważ nie skończyliśmy naszego projektu mega inwestycji. Kolejnych 8 zbiorników będzie powstawało do następnego roku. Kończymy w tym roku nowy rurociąg do Trzebini, więc tych zadań jeszcze trochę jest przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Faktycznie tutaj Pan prezes poruszył jakby ważną kwestię, czyli między innymi jakby wspomniał Pan o tym schyłkowym faktycznie jakby traktowaniu jakby inwestycji infrastrukturalnych w innych częściach Europy. Tutaj przecież Komisja Europejska od wielu lat nie finansuje, nie wspiera tutaj budowy rurociągów naftowych, natomiast no inna oczywiście jeszcze jest perspektywa w kontekście jakby rynku gazu ziemnego, chociaż akurat tutaj te ostatnie wydarzenia, czyli przede wszystkim perspektywa nałożenia jakby ograniczenia możliwości importu ropy naftowej przez rafinerię w Panczewie w Serbii powoduje, że Serbia akurat tutaj otwiera się na możliwość współpracy z Węgrami i być może tam akurat rurociąg powstanie, ale to faktycznie jakby nie licząc polskich inwestycji takich topowych, no też jakby oczywiście rozważany w spółce budowa drugiej nitki rurociągu tutaj pomorskiego, bo to tak naprawdę w większości części Europy no nie mieliśmy do czynienia z żadnymi tutaj inwestycjami. Więc bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. A jak w takim razie tutaj pan redaktor Mariusz Marszałkowski, jak pan ocenia tutaj obecną sytuację energetyczną w Polsce, w Europie? Jakie ma pan ewentualnie tutaj spostrzeżenia właśnie wynikające? No też jakby z uwarunkowań, jakby, w których funkcjonujemy, tak? Czyli przede wszystkim wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Witam wszystkich Państwa, moich przedmówców i też tych, którzy nas oglądają. Ja myślę, że obecny kryzys to jest taki kryzys, który już w zasadzie Europa widziała kiedyś, czy bardzo podobny do tego, co Europa kiedyś widziała, mianowicie kryzys związany z embargiem wprowadzonym na dostawy ropy naftowej do Europy w latach 70. Kryzys również motywowany politycznie, również mający na celu osiągnięcie konkretnych celów polityki zagranicznej. Wtedy było to państw należących do kartelu OPEC, dzisiaj do Rosji.
Narzędzie jest nieco inne, bo dotyczy nie ropy naftowej, a gazu ziemnego i myślę, że to są pewne elementy, znaczy jeżeli zobaczymy sobie, jakie wnioski wyciągnęła Europa wtedy jeszcze, nie w postaci może Unii Europejskiej, ale Europejskiej Wspólnoty wtedy gospodarczej, węgla i stali i tak dalej, to dzisiaj widzimy, że są pewne wnioski, które możemy, znaczy, które na pewno będą powtórzone. I myślę, że w tym kontekście sytuacja jest o tyle interesująca, że no, popatrzmy, jak Europa radziła sobie wtedy z kryzysem, jakie infrastruktury zbudowano, jak odwrócono się od ropy arabskiej, czy zmieniono pewne zależności. I myślę, że w podobnym kierunku będzie szła energetyka, czy gospodarka państw europejskich dzisiaj, czyli mniejszy nacisk zdecydowanie na sprowadzanie surowców energetycznych z Rosji, ale jednocześnie myślę, że i to też pokazuje polityka czy głosy płynące z Komisji Europejskiej, że nie szukanie alternatywy w taki 1:1, czyli szukania zastępstwa dla ropy rosyjskiej, oczywiście w wymiarze krótkoterminowym, może średnio tak, natomiast w wymiarze długoterminowym to rzeczywiście to, co pani profesor też podkreśliła, myślę, że to przyspieszy pewne procesy całkowicie dekarbonizujące, całkowicie przyspieszy procesy odchodzenia od paliw kopalnych, przynajmniej maksymalizuje, bo nie we wszystkich branżach i nie wszystkich segmentach oczywiście naszego życia, bo myślę, że na przykład w kwestii ogrzewania domów, no to gaz nadal będzie kluczowym surowcem. Tak samo w kwestii ciepłownictwa. No na razie nie wymyślono nic lepszego niż gaz jako źródło stosowane w ciepłownictwie. Oczywiście możemy mówić o pewnych technologiach przyszłości, ale my potrzebujemy pewnych rozwiązań dzisiaj, a nie dzisiaj albo max za 5 lat. Te technologie przyszłości za 5 lat jeszcze się nie pojawią. Tak samo ropy naftowej nie da się przecież całkowicie wyrugować, ponieważ cały przemysł petrochemiczny potrzebuje jej jako surowca, więc oczywiście będą zmiany w wielu obszarach i myślę, że warto patrzeć właśnie, jak Europa poradziła sobie, w jakich użyła narzędzi w latach 70., 80. Wtedy to było zwrot w kierunku Związku Sowieckiego i przecież budowa, zresztą też polityka Williego Branta i te cały Ostpolitik, który był realizowany w tamtych czasach, czyli zwrócenie się w kierunku Związku Sowieckiego. No dzisiaj myślę, że ten zwrot będzie krótkoterminowo też realizowany w oparciu o tych partnerów przewidywalnych, bo ci nieprzewidywalni potencjalni partnerzy też za bardzo nie są, że tak powiem, przez Europę mile widziani. Zresztą to widać po negocjacjach choćby niemieckich w kontekście zakupu LNG z Kataru. To się ten proces ciągnie i raczej nie będzie łatwy i prosty dla przecież jednej z największych gospodarek świata, niemieckiej. Natomiast to przyspieszenie odnawialnych źródeł energii i transformacji energetycznej na pewno nastąpi i myślę, że to jest tak na początek, można takim wejściem do dyskusji tutaj postawię kropkę. Jasne, bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj pan redaktor niewątpliwie podniósł jakby tutaj wątek przede wszystkim tej polityzacji sektora gazu ziemnego. Jakby nie patrząc, tutaj przez lata Federacja Rosyjska traktowała ten akurat nośnik energii jako no, kluczowy tutaj dla możliwości oddziaływania na państwa, przede wszystkim też Europie Środkowej. Natomiast tutaj też pan redaktor wspomniał o tym w krótkim horyzoncie czasowym, wiele państw faktycznie też koncentruje się chociażby na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, ale też oczywiście tutaj gazu ziemnego. Ale tutaj przechodząc już do bardziej szczegółowych pytań, mam bezpośrednio już tutaj pytanie właśnie do pana redaktora. Mimo tego, no w dalszym ciągu, gdzieś ten proces jakby wynikający z dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej jeszcze trwa. Są niewielkie oczywiście tutaj dostawy, jeżeli chodzi o przez Słowację, Turk Stream oraz Balkan Stream w dalszym ciągu jakoś funkcjonują, ale co w takim razie, jak pan ocenia generalnie, co dalej można się spodziewać z gazociągami Nord Stream 1, Nord Stream 2? Jak pan ocenia generalnie sytuację też energetyczną w Europie w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym? No bo nie ma co ukrywać, w tej chwili bardzo wysoki poziom wypełnienia magazynów, dosyć niespotykany, bo nawet się
tutaj opowiadał ostatnio Fatih Birol, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii, który wskazywał, że no, ten poziom jest bardzo wysoki, nawet on przewiduje, że nie będzie żadnych blockoutów, ale generalnie czy jak pan uważa, jakby jak Europa generalnie jest przygotowana właśnie na ten sezon jesienno-zimowy? Czy można też spodziewać się jakichś dalszych no, problemów jakby wynikających z brakami dostaw chociażby gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej? Mm-hmm. Znaczy jeszcze jest jeden gazociąg Blue Stream, który do Turcji transportuje 16 miliardów metrów sześciennych gazu. To tak jakby uzupełniając do tej ścieżek, które mamy, jeżeli chodzi o rosyjski gaz. To znaczy, odpowiadając, bo to dosyć rozbudowane pytanie odnośnie Nord Streamu, czy sytuacji z Nord Streamem, no to trudno generalnie określać, co dokładnie stanie się, czy będzie miało miejsce z tymi gazociągami, no bo no my obracamy się w dosyć dużej dozie spekulacji, różnych domysłów tego, co po pierwsze mogło się stać, a po drugie, jaki to będzie miało wpływ. Na pewno wpływ będzie miało taki, czy już ma, że ten gaz tymi magistralami nie płynie, aczkolwiek trzeba pamiętać, że on nie płynął już wcześniej, bo przecież pod koniec sierpnia Gazprom wstrzymał przesył gazu pod pozorem przeprowadzenia na tłoczni Portowaja serwisu, który ostatecznie zakończył się tym, że nagle się okazało, że tłocznia w ogóle przestaje pracować i nie przesyła gazu do Europy, więc to jest pierwszy element, czyli taki, że no, wyłączenie gazociągu Nord Stream 1 i częściowe uszkodzenie gazociągu Nord Stream 2 bezpośrednio w takim krótkoterminowym wymiarze no, nie wpływa na sytuację Europy, ponieważ ten gaz i tak od początku września nie płynął. Natomiast co do dalszej perspektywy, no myślę, że Rosjanie nie są w stanie przynajmniej w krótkim czasie naprawić tego gazociągu, a poza tym no, nie będzie im zależeć. Myślę, że chcą dojść czy spowodować taką sytuację, w której to Europa miałaby prosić Rosję czy Gazprom do wznowienia przesyłu tego gazu, a jeszcze zorganizować i zapłacić za naprawę tych gazociągów. I to byłby taki propagandowy, myślę, że z perspektywy rosyjskiej, takiej narracyjnej, no to byłby taki wersja maksimum, na którą by liczyła. Natomiast co do przygotowania Europy, to znaczy ja powiem tak, no, tak jak Europa jest zdywersyfikowana kulturowo, językowo, historycznie, geograficznie, pogodowo i tak dalej, tak jest zdywersyfikowana, mówię tutaj w takim sensie zróżnicowania, jest zróżnicowana w kontekście energetycznym. W zasadzie każde państwo europejskie ma nieco inną sytuację, zarówno pod względem miksu energetycznego, wytwarzania energii czy opierania się na surowcach. Inne mają doświadczenia, co też widać w kontekście na przykład dyskusji o wprowadzeniu różnych regulacji w ciepłownictwie, w kontekście zaostrzenia tych różnych norm środowiskowych. Jest tu różne podejście do ciepła systemowego, gdzie u nas w Polsce jest bardzo rozbudowany ten segment i w zasadzie no, nigdzie w Europie nie ma podobnego na taką skalę rozbudowanego systemu ciepła, żeby były tak duże i tak rozbudowane ciepłownie jak w Polsce. Mamy różnice pod względem sprowadzania czy zależności od dostaw surowców energetycznych. No, popatrzmy na przykład Hiszpanii, która w zasadzie nie sprowadza czy nie w ogóle nie jest uzależniona od gazu rosyjskiego, natomiast jest uzależniona od gazu pochodzącego z Algierii, który to stał się problemem na początku roku ze względu na tarcia pomiędzy Algierią i Marokiem i wyłączeniem jednego ze szlaków dostaw gazu do Hiszpanii. I to pokazuje, że dla każdego z tych państw jest różna definicja, nieco różna definicja dywersyfikacji bezpieczeństwa energetycznego i każde z tych państw, czy różne państwa europejskie mają różny poziom bezpieczeństwa, nazwijmy to, czy zachowania tych dostaw surowców energetycznych, bo to, co dla nas jest problemem, czyli przerwa w dostawach gazu z Rosji, dla Hiszpanii będzie problemem przerwy dostaw gazem z Afryki, czy dla Włoch może być podobny problem i tak dalej, więc tutaj są różne wynikające z tego problemy jakby geograficzne i różne państwa są różnie przygotowane na te sytuacje. Ja myślę, że patrząc z perspektywy energetycznej, gazowej, to Europa jest stosunkowo dobrze zabezpieczona, jeżeli chodzi o kwestie infrastrukturalne. To znaczy
owszem, nasza część Europy, mówię tutaj o Czechach, Słowacji, Węgrach, które zresztą chcą się uzależniać, czy są uzależnione świadomie i to trochę inaczej trzeba je odbierać niż na przykład takie państwa jak Mołdawie, Rumunie czy Czechy. Chociaż Czechy też, jeżeli popatrzymy na historię na przykład z operatorami systemu przesyłowego w Czechach, to też różnie to, ta historia wygląda, natomiast to są różne sytuacje. Ale patrząc z perspektywy infrastruktury obecnie istniejącej, czyli terminali LNG, terminali różnych, które pozwalają na sprowadzenie gazu, to teoretycznie sytuacja nie wygląda źle. Gorzej, no i tu jest ten element praktyczny, czyli kwestia dostępności surowca raz. O tym się przekonują w dużym znaczeniu teraz Niemcy, którzy będą mieli według planów dwa terminale LNG pływające do końca roku zbudowane, które będą operacyjne, tylko pytanie, czy będą mieli gaz, czy będą mieli skąd ten gaz sprowadzać do tych terminali. Ja myślę, że Niemcy sobie poradzą ostatecznie, po prostu więcej za ten gaz zapłacą i będą musieli wykorzystać swoją siłę polityczną i gospodarczą. Natomiast myślę, że ten gaz do nich trafi. Natomiast to jest kolejny problem, czyli cena surowca, bo infrastrukturę my jako Polska mamy i mamy też kontrakty na zakup gazu, na przykład już podpisywane długoletnie kontrakty. Natomiast pytanie jest, jak będzie to wyglądało z kwestią cenową, bo jeżeli słyszymy od koncernów chemicznych, które są głównym podmiotem odpowiadającym za zużycie, za konsumpcję gazu w Polsce, że przy cenach 90-110 euro za megawatt godzinę gazu, im się nie opłaca produkcja i muszą tą produkcję wstrzymywać, ograniczać bądź zatrzymywać całkowicie, no to za chwilę będziemy mieli taką sytuację, że rzeczywiście tego gazu nam nie będzie potrzeba, dlatego że po prostu główni konsumenci tego surowca będą musieli w jakimś stopniu ograniczać produkcję ze względów rynkowych i to jest zagrożenie, czyli cena tego surowca, która wyskoczyła dramatycznie, natomiast możliwości sprowadzania surowca w takim sensie, jeżeli mówimy o blackoutach czy sytuacjach kryzysowych, myślę, że na chwilę obecną nie występują, bo to też co pan doktor Paszkowski powiedział, te magazyny rzeczywiście są wysoko napełnione, no ale też wszystko zależy od pogody, no niestety, ale tak jak czasami wiele możemy rzeczy przygotować i na wiele się nastawić, to jest wiele elementów, które są ponad nami i tym elementem jest pogoda. Przy ciepłym październiku, listopadzie, grudniu jesteśmy w stanie przetrwać potem nawet nieco zimniejsze styczeń, luty, marzec. Natomiast jeżeli pogoda się radykalnie zmieni, będziemy mieli mroz już w listopadzie, no to sytuacja może być trudna. Na pewno trudna będzie z perspektywy cenowej, bo te ceny gazu jeszcze bardziej wyskoczą. Bardzo serdecznie dziękuję. Faktycznie tutaj ten aspekt dostępności gdzieś jest kluczowy, ale przy odpowiedniej infrastrukturze jakby jest możliwość oczywiście tutaj zapewnienia tych dostaw, a tak jak tutaj pan redaktor wspomina, kluczową rolę odgrywa jednak cena, no bo jednak tutaj w tej chwili wszelkie działania chociażby Komisji Europejskiej jakby dążą do tego, żeby nie tylko ograniczyć chociażby dochody Federacji Rosyjskiej ze sprzedaży surowców, ale też wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie tutaj przedsiębiorstw i obywateli, żeby nie musieli płacić zbyt wysokich, wygórowanych cen chociażby za gaz ziemny. Tutaj też jakby pan redaktor jakby tutaj wspominał o kwestii dostaw gazu ziemnego też na południe, też już na początku jakby wspominaliśmy, czyli przede wszystkim tutaj w dalszym ciągu jakby możliwość jednak oddziaływania Federacji Rosyjskiej poprzez te istniejące tutaj właśnie istniejącą infrastrukturę. I tutaj chciałbym skierować pytanie do pani profesor. Jak w takim razie pani profesor ocenia generalnie jakby mając świadomość oczywiście tutaj w dalszym ciągu możliwości oddziaływania Federacji Rosyjskiej na rynki państw europejskich. Oczywiście mamy świadomość chociażby oddany do eksploatacji na początku października gazociąg IGB łączący Grecję i Bułgarię, więc ta infrastruktura w tamtym regionie powstaje, ale mimo tego w dalszym ciągu ta dostępność jest właśnie zapewniona poprzez Federację Rosyjską. Gazociągi Turkish Stream, Balkan Stream, czy też wspomniałem tutaj przez pana redaktora Blue Stream. Jak w takim razie pani jakby tutaj ocenia tą sytuację, tym bardziej chociażby pod kątem Turcji, tak, która jakby
jakby nie patrząc, jest traktowana na południu Europy, no jako tutaj jednym z pewnie elementów i gwarantów bezpieczeństwa energetycznego tej południowej części Europy. Jak pani chociażby w kontekście właśnie dostawy z Azerbejdżanu gazu ziemnego, więc jak pani profesor ocenia tą sytuację właśnie i tutaj rolę chociażby w Turcji właśnie w tym regionie? Dziękuję za to pytanie. Turcja jest bardzo trudnym graczem, trudnym partnerem dla wszystkich, i dla Rosji, i dla Unii Europejskiej, i dla Azerbejdżanu. Jest to państwo specyficzne, tak delikatnie rzecz ujmując. Tu nie chciałabym też zanudzać państwa jakimiś głębszymi przemyśleniami na temat polityki zagranicznej Turcji, pozycji geostrategicznej tego państwa oraz jakichś głębszych kwestii kulturowo-cywilizacyjnych, które też mają na to wpływ. Ale przechodząc do meritum, proszę państwa, w wymiarze energetycznym Turcja jest bardzo ambitnym graczem i zawsze była. Zawsze stawiała na tą kartę energetyczną, chociażby w kontekście integracji z Unią Europejską, ze strukturami europejskimi. Jest to oczywiście też bardzo duży rynek. Głównie jeśli chodzi o gaz z Rosji i z Azerbejdżanu. Tutaj słusznie jeszcze pan redaktor wspomniał o Blue Stream. To jest, Rosja jest w ogóle głównym dostawcą gazu dla Turcji już od wielu, wielu lat. I proszę państwa, tak w kontekście, przepraszam, jeszcze nawiązując do Nord Streamu i do tych kwestii uzależnienia od Rosji, te gazociągi południowe i północne, one stanowiły pewną taką całość gry strategicznej Federacji Rosyjskiej, czyli uzależnienie Turcji, uzależnienie Niemiec od gazu rosyjskiego, czyli od południa i od północy. No to oczywiście możemy mieć wiele tutaj wniosków, znaczy możemy wysnuwać szereg wniosków, no bo to są ważne państwa w NATO, prawda? Więc uzależnienie energetyczne tutaj powoduje być może przychylność tych państw w kontekście jakichś konkretnych działań przeciwko Rosji. Proszę państwa, no oczywiście Turkish Stream, gazociąg transanatolijski to są te bardzo ważne projekty przechodzące przez terytorium Turcji. Oczywiście południowy korytarz gazowy, który no myślę, że będzie w tym momencie miał swoje więcej nawet niż 5 minut, bo brałam udział może nie w tak ciekawym webinarium jak dzisiaj. Było to webinarium zorganizowane przez ambasadę Polski w Baku. I tam występowało szereg ekspertów, którzy zajmują się kwestiami energetycznymi. I oni jednogłośnie stwierdzili, że południowy korytarz gazowy, też na moje pytanie odpowiedzieli, południowy korytarz gazowy może być zrealizowany w pełni właśnie w związku z, w kontekście konfliktu Rosji w Ukrainie, dlatego że Unia Europejska będzie się coraz bardziej interesowała chociażby zasobami Turkmenistanu, bo jak na razie południowy korytarz gazowy nie jest w pełni atrakcyjny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, jeżeli nie zostanie rozszerzony o nowych dostawców. I oczywiście mówi się bardzo dużo o Turkmenistanie, czyli o tym projekcie, który też jest bardzo stary paradoksalnie, ale do tej pory nie został zrealizowany, czyli chodzi o gazociąg transkaspijski. Oczywiście nie jest to w interesie Azerbejdżanu, żeby zwiększać rolę Turkmenistanu, no bo Azerbejdżan też chciałby samodzielnie niejako napełniać ten południowy korytarz gazowy. To wynika też z jego ambicji geostrategicznych.
Natomiast no, tutaj występują też nieporozumienia między Turkmenistanem i Azerbejdżanem, jeśli chodzi o zasoby basenu kaspijskiego, chodzi o ten, o granicę między tymi państwami właśnie w Morzu Kaspijskim. Więc jak na razie jest to bardzo trudne, ale to jest perspektywa, to jest rozwojowy projekt. Tak mi się wydaje, że w kontekście tej potrzeby dywersyfikacji, w kontekście no, tej dzikiej karty, którą teraz mamy, czyli ta strategiczna niespodzianka, czyli pełnowymiarowa wojna w Ukrainie, ona może zmotywować Unię Europejską też do zwiększenia wsparcia dla południowego korytarza gazowego. I co jest istotne, Azerbejdżan też czuje się bardzo pewny, to ostatnio wznowienie walk w Górskim Karabachu też pokazuje, że Azerbejdżan sobie może pozwolić na więcej, bo czuje, że Europie na nim zależy. Także to jest też ten wymiar taki polityczny. Jeśli chodzi o Turcję, proszę Państwa, no jest to ogromny rynek. Turcja ma ogromne ambicje, żeby stać się hubem gazowym. Ale żeby być hubem gazowym, trzeba mieć mocno zdywersyfikowane dostawy. No i tutaj Turcja poczyniła szereg działań w tym wymiarze, chociażby systematycznie zmniejsza swoją zależność od gazu dostarczanego rurociągami, bo rozbudowuje terminale LNG i ostatnio powstało ich aż 4. Również Turcji też zależy na tym, żeby włączyć Turkmenistan do południowego korytarza gazowego, no bo to zwiększy też potencjał tranzytowy Turcji, ale również może wzmocnić jej, znaczy może spowodować, że Turcja faktycznie stanie się tym hubem. Turcja zwiększa swoje możliwości magazynowe, zacieśnia nawet współpracę z Izraelem w wymiarze transportu gazu do Europy. No ale niebagatelne znaczenie, no bo tak jak mówiłam, Turcja jest problematycznym państwem, ma to, że mimo protestów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, Turcja dokonuje odwiertów na wyłącznych wodach Cypru. No i tutaj jest też ten wymiar militarny, dlatego że na ewentualne próby przerwania tych czynności dwie jednostki wojennej floty tureckiej, które chronią tych statków wiertniczych, mają rozkaz odpowiedzieć ogniem. Także tutaj Turcja jest nieprzejednana, jeśli chodzi o kwestie eksploatacji tych surowców. Proszę Państwa, mówimy o Turkish Stream, ale warto wspomnieć, że tak takim poprzednikiem Turkish Stream był South Stream, który nie został zrealizowany. No, konsorcjum South Stream AG powstało w styczniu 2008 roku. Uruchomienie infrastruktury przesyłowej było planowane na rok 15, a 1 grudnia 2014 roku podczas wizyty w Turcji prezydent Władimir Putin oświadczył, że ze względu na, cytuję, niekonstruktywne stanowisko Komisji Europejskiej oraz bierność władz Bułgarii, Rosja jest zmuszona wstrzymać budowę gazociągu South Stream. I proszę Państwa, w tym momencie można powiedzieć, że to była porażka Rosji, porażka tego projektu, który on pierwotnie też miał być alternatywą dla Nabucco. Nabucco też nie zostało zrealizowane, to był projekt zbyt drogi, ale to właśnie były te dwa takie rywalizujące ze sobą projekty, South Stream i Nabucco. No i jedno i drugie upadło, natomiast Rosja wykorzystała nawet te rury, które już były przeznaczone dla South Stream i zbudowano gazociąg Turkish Stream. Proszę Państwa, no właśnie, w październiku 2018 roku Rosja i Turcja podpisały porozumienie międzyrządowe dotyczące właśnie budowy dwóch podwodnych nitek gazociągu Turkish Stream.
W listopadzie 18 roku zakończono budowę morskiego odcinka gazociągu. Lądowa część biegnie do granicy turecko-bułgarskiej, skąd gaz eksportowany jest do Bułgarii, do Macedonii Północnej. Deklarowana przepustowość obu nitek ma wynieść 63 miliardy metrów sześciennych. Także tutaj, proszę Państwa, no właśnie, Bułgaria podjęła w styczniu 2019 roku decyzję o budowie bułgarskiej odnogi stanowiącej przedłużenie tego systemu przesyłu gazu do Serbii. No i przez Turkish Stream i Balkan Stream rosyjski gaz dociera do Bułgarii. Bałkański potok przebiega przez terytorium Bułgarii, Serbii i Węgier. Także no to jest oczywiście przykład tego, że Rosja w dalszym ciągu funkcjonuje na rynku energetycznym w Europie i ten proces najprawdopodobniej jeszcze będzie kontynuowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Też pani tutaj profesor wspominała faktycznie o tych zależnościach, jakby dostawach, znaczeniu jakby tutaj niewątpliwie jakby Azerbejdżanu, Turcji dla tych dostaw, ale tu też trzeba pamiętać, że dobrze, że Turcja podejmuje chociażby tutaj działania i większość państw też powinno podjąć działania, żeby dywersyfikować swoje dostawy, chociaż poprzez budowę terminala NG, o których też pani profesor tutaj wspomniała, cztery terminale, więc na pewno ten optyka jakby i sytuacja energetyczna w tamtym regionie będzie mocno ulegać zmianie, biorąc pod uwagę chociażby te plany, na przykład w Grecji, tak, budowy kolejnych terminali LNG. Teraz może lekko zmienimy ponownie optykę bardziej na rynek tutaj ropy naftowej i paliw i tutaj chciałbym skierować swoje pytanie do pana prezesa Mateusza Radeckiego. No niewątpliwie tutaj firma poprzez te ostatnie wiele lat no, realizowała bardzo ciekawe i potrzebne projekty inwestycyjne. Pan prezes już wspomniał o zwiększeniu pojemności magazynowych, o planowanym oddaniu do eksploatacji tutaj rurociągu do Trzebini, więc faktycznie tutaj te elementy jakby infrastruktury są kluczowe dla rozwoju spółki, żeby móc zapewnić jak najtaniej, jak najszybciej tutaj po prostu produkty sprzedawane przez rafinerię, ale też jakby w takim razie jakby jak pan ocenia tutaj sytuację tą związaną z wojną i przede wszystkim też jakby jak Polska jakby jest przygotowana pod względem infrastruktury tej naftowej i paliwowej na te wydarzenia, jakie mamy obecnie, co chociażby w kontekście nitki wschodniej, no bo tak jak było to już jakby wspomniane, też pan prezes sam wspominał, że no już grudzień, już za niedługo tutaj dostawy ropy naftowej z Federacji Rosyjskiej tą północną nitką rurociągu Przyjaźń nie będą realizowane. No i co właśnie chociażby w kontekście wykorzystania pojemności magazynowych w Adamowie? Jak generalnie, jeżeli oczywiście na ile pan prezes tutaj może odpowiedzieć i nie przekazując jak wiadomo tutaj informacji gdzieś tam biznesowych, poufnych, jak, ale generalnie jak pan po prostu ocenia tutaj gotowość Polski no, w tej sytuacji po prostu, w której się znajdujemy? Jak ta infrastruktura funkcjonuje, jak ona jest po prostu przygotowana na takie wydarzenia? Tu mówimy dużo o projektach, które są gdzieś tam dookoła. Jest ich rzeczywiście dużo i tak naprawdę to nie jest tak, że Polska jako jedyna czyni inwestycje, co zresztą przedmówcy mieli okazję powiedzieć. Z perspektywy naszej infrastruktury warto jest wspomnieć rok 2019, czyli tę sytuację kryzysu chlorkowego, kiedy na 46 dni wyłączyliśmy rurociąg, czyli tak naprawdę mieliśmy w krótkim okresie test tego, co będzie się działo, tak przewidujemy w następnym roku. Ten okres pokazał, że naftoport jest w stanie obsłużyć rafinerię, jesteśmy w stanie utrzymać wydawanie produktów, więc w tym wypadku już w roku 2019 potwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie zadziałać, a nie wchodząc w wielkie detale i szczegóły, my od roku 2019 zrobiliśmy sobie pełne sprawdzenie tego, jak nasza infrastruktura wygląda i w tym momencie, biorąc pod uwagę, że ta sytuacja miałaby trwać dużo dłużej, dość intensywnie ostatnie miesiące działaliśmy, żeby zapewnić, że będziemy w stanie utrzymywać maksymalną wydajność, no, można powiedzieć tak w cudzysłowie w nieskończoność, ale oczywiście jak najdłużej będzie to możliwe.
I od roku 2019 też poczyniliśmy inwestycje, które na przykład dzisiaj umożliwiają tłoczenie rewersyjne, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie ropę, która dotarłaby do nas z Gdańska, przytłoczyć nawet do Adamowa, co dotychczas z racji, że odcinek wschodni przez lata budowany i konstruowany był do transportu z kierunku wschodniego, jak wszyscy się domyślamy. Dzisiaj jesteśmy w stanie tę ropę zawrócić i jesteśmy być może nawet w stanie w przyszłości dostarczać tę ropę dla dowolnego klienta, który byłby zainteresowany również gdzieś tam w stronę za Adamowem, południowy wschód czy wschód. No to jest coś, co jest możliwe do wykonania. Więc powtarzając poniekąd, my jesteśmy gotowi na embargo. Patrząc, jak zachowują się nasi klienci, rozmawiając z nimi, jestem przekonany, że klienci również są na to gotowi. Nie spodziewałbym się, że zabraknie nam produktów na stacjach benzynowych. Tak trochę uspokajając, bo mam wrażenie, że były takie dwa momenty na początku wojny. Jeden to był taki, że wszyscy pojechali na stacje benzynowe i porobiły się kolejki i nikt nie był z firm, które obsługiwały stacje, gotowy na tak duże ruszenie, wręcz narodowe ruszenie na to, żeby zatankować do wszystkiego, czego tylko można, paliwo, bo ludzie podjeżdżali i praktycznie starano się ich zatrzymywać, żeby nie nalewali paliwa do foliówek, bo naprawdę nie mieli żadnego zbiornika takiego przenośnego, który mogliby wykorzystać, więc starali się jak mogli tylko na zapas. Drugim takim momentem to jest coś, co przetestowało sytuację sektora finansowego, bo sam uczestniczyłem w sytuacji, kiedy potrzebowałem z normalnych powodów, nie na to, żeby zmagazynować gotówkę, ale potrzebowałem wziąć gotówkę, żeby przekazać komuś. I był bardzo duży problem, były limity rzędu 100 zł czy 200 zł w bankomatach, kolejki po kilkadziesiąt osób w oddziałach banku, gotówka też się fizycznie skończyła, bo tam były takie 2-3 dni, chyba jakoś czwartek, piątek czy piątek, sobota, kiedy wszyscy, no trochę myślę, że po sugestiach, które pojawiły się w mediach i pytanie, na ile to były świadome działania dywersyjne, czy to ktoś po prostu trochę w ramach żartu, za chwilę zabraknie benzyny wcześniej, czy oleju napędowego, a później pieniędzy, no, wszyscy się rzucili. No i tak naprawdę to tylko pokazuje, że warto jest tłumaczyć, jak działa infrastruktura, jak działają systemy, po to, żeby ludzie zrozumieli, że to nie jest sytuacja tak, że jeżeli nie pojadą dzisiaj, to jutro już nie będzie, tylko tak naprawdę jesteśmy w stanie funkcjonować. Naftoport jest w stanie, potwierdził to i robi to regularnie, przyjmować różne gatunki ze świata. Te tankowce podchodzą, są obsługiwane, ropa jest transportowana do klientów polskich i do klientów niemieckich. Rafinerie przerabiają tę ropę, wiedzą jak to robić, ponieważ robią to już od lat. I tak naprawdę to dowodzi tylko tego, że no jesteśmy w stanie zatrzymać rurociąg i funkcjonować, no w cudzysłowie, tak jak funkcjonowaliśmy dotychczas. I chyba warto jest, żebyśmy przypominali albo jakby tak mówili ludziom, że naprawdę to jest, pokazując te kryzysy, które były dotychczas i doprowadzając do tego, że ludzie będą lepiej znosili tą sytuację niepewności, która na pewno jest. Bo nie wiemy do końca, czy to będzie ropa z tego kraju, czy będzie z innego, ale ta ropa jest. My potrafimy ją przerobić i myślę, że z tym takim uspokojeniem chciałbym zakończyć moją wypowiedź w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Pytanie, może coś nie poruszyłem, to też mogę dopowiedzieć. Nie, to zaraz będziemy kontynuować jak najbardziej, natomiast też pozwolę sobie tutaj skomentować tutaj pana prezesa wypowiedź. Wspomniał pan oczywiście o tym problemu, jakby o kryzysie chlorkowym faktycznie z 2019 roku. Co ciekawe, przecież, a przynajmniej z tego, co ja wiem, informacje o tym, że są problemy z gatunkiem ropy naftowej Urals, no pochodziły tutaj od tutaj rafinerii były białoruskiej, więc no w obecnych uwarunkowaniach akurat tutaj na pewno firmy w Polsce raczej by nie zostały jakby tutaj poinformowane o ewentualnie występującym takim problemie. Faktycznie jakby tutaj pan jeszcze wspominał jakby o tej sytuacji kryzysowej jakby z początku wojny, niewątpliwie panika jest najgorszym, można powiedzieć, elementem oddziałującym na sektor nie tylko rafineryjny, ale generalnie na chociażby no to jeszcze w jakimś zakresie jakby na sektor energetyczny. Faktycznie tutaj jak pan prezes wspominał o tych kwestii wypłaty
środków finansowych, skont bankowych, ale też właśnie te duże kolejki na stacjach paliw i to jest największy problem tak naprawdę dla operatorów, a nie dostępność wynikająca przecież też Polska jest członkiem Międzynarodowej Agencji Energii, więc tutaj jakby te zapasy oczywiście w odpowiednich lokalizacjach są tutaj utrzymywane. I kontynuując może trochę ten wątek, jeszcze mam jedno pytanie do pana prezesa. Mamy tutaj świadomość, tak? No, trwająca wojna, infrastruktura jest doskonale przygotowana. Też mogę powiedzieć, że w moich rozmowach też gdzieś tam zagranicznych wiele osób jakby chociażby ostatnio jakby w Bułgarii jakby wspominało, że po prostu mają świadomość, że Polska pod względem zarówno gazowym, co pokazał 27 kwietnia, jak i sektor tutaj rafineryjny, czy w ogóle infrastruktura jakby naftowa jest doskonale przygotowana i wiele państw by sobie życzyło takiej po prostu znaleźć się w takiej komfortowej sytuacji, że mogą być wstrzymane dostawy czy ropy naftowej, czy gazu ziemnego, a nic się dla gospodarki nie dzieje. A jak panie prezesie w takim razie w długim horyzoncie czasowym, jak tego typu wydarzenia, jak wojna, jak one wpływają na strategię spółki i czy tutaj, jak pan generalnie jakby ocenia w kolejnych latach, co będzie można powiedzieć, jakie będą kluczowe wyzwania dla funkcjonowania spółki, jak pan by ewentualnie taki element tutaj skomentował? Mamy taką specyficzną sytuację, że bo na początku chyba pani profesor wspominała o dużej zmienności, która teraz towarzyszy i ona może nas zblokować albo może nas zmotywować do tego, żebyśmy się zmieniali. I ja przypominam, że my weszliśmy w kryzys wojenny wychodząc poniekąd albo jeszcze trwając w ramach kryzysu covidowego, co dość mocno zmodyfikowało podejście pracodawcy do pracownika. Trochę inaczej trzeba otoczyć opieką ludzi, dlatego że zrywające się więzi międzyludzkie, one implikują pewne zmiany. Jesteśmy zwierzęciem stadnym, jak to się mawia o ludziach i tak naprawdę, jeżeli zabieramy ludziom tę możliwość, niektórzy się bardzo z tego cieszą, bo mają taką potrzebę do pewnej izolacji, ale w większości chyba jednak potrzebujemy tego kontaktu. Jeżeli popatrzymy na sytuację, która ma miejsce od początku wojny, my przygotowywaliśmy się na to, żeby zaktualizować naszą strategię, bo czuliśmy, że po COVID-zie to już jest ten moment, że dobrze byłoby to zmodyfikować. Tym bardziej, że to była sytuacja, w której połączenie pomiędzy PKN Orlen a grupą Lotos następowało, więc chcieliśmy tak naprawdę razem z tą zmianą od razu wkroczyć z nową strategią. Pojawiły się przesunięcia z racji złożoności procesu, przesunięcia terminu połączenia. Wszedł temat wojny i tak naprawdę wszystkie nasze wcześniejsze przemyślenia, w którą stronę to powinno zmierzać, one się zdewaluowały i my w tym momencie zastanawiamy się tak naprawdę, gdzie wszystko powinno być, bo już szliśmy w tryb, właściwie trochę idziemy cały czas, ale myśleliśmy, że to będzie szło typowo w wodór, typowo w zieloną energię i gdzieś tam chcieliśmy włożyć naszą nogę w drzwi, żeby tego typu inwestycje też u nas były, więc my mamy specjalny zespół, który pracuje z miastami, myślimy o elektrolizerach tak, aby być w stanie być w tej grze o przyszłość, czyli w wodorze. Jeszcze przed sytuacją znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej rozpoczęliśmy projekty farm fotowoltaicznych. W tej chwili zastanawiamy się nad farmami wiatrowymi, dlatego że dla nas dużym kosztem jest energia elektryczna. Gdybyśmy mówili tylko o magazynowaniu ropy czy magazynowaniu produktów, no to magazynowanie nie wymaga tak dużej energii, tak dużo energii elektrycznej, ale pompy, które są zamontowane na rurociągach ropy naftowej czy na rurociągach paliwowych, to są naprawdę potężne jednostki. I no, ta konsumpcja energii elektrycznej u nas, ona nas, nie wiem, czy powinno się takie rzeczy mówić, ale mogę powiedzieć, że to trochę przeraża, ale na pewno jest takim dużym otrzeźwieniem, widząc jak cena energii elektrycznej zmienia się z roku na rok. Więc my z naszej strony przyspieszamy, jeśli chodzi o działania w produkcję własną, które pozwoliłyby gdzieś tam trochę złapać w ryzach ten rosnący koszt. Więc patrząc na strategię, no, to nie zmieni się to, że chcemy być w grze o nową przyszłość, o technologię nowej przyszłości i to robimy. Z tym, że to, co się stało w sytuacji wojennej, ono pokazało, że to nie jest tak, że zrobione jest wszystko po stronie infrastruktury takiej typowo tradycyjnej.
bo i rafinerie, które już zaczynały odchodzić w stronę nowoczesności, dzisiaj tak naprawdę pracują na te w cudzysłowie sto kilka procent, dlatego że jest taka potrzeba. I myślę, że trzeba mieć świadomość tego, że jeśli przeskoczymy na nowe technologie, to ta technologia, która jest dzisiaj, ona będzie nam potrzebna, żeby być w stanie funkcjonować. I gdyby były jakieś potknięcia tych nowych technologii, no to zawsze jest stara technologia, która funkcjonuje. Ja dość często w panelach, jak biorę udział, to porównuję to do tego, że jeśli ktoś jest żeglarzem, to tak naprawdę, aby wykonać zwrot przez sztak, to trzeba mieć pewną prędkość. I trochę dla mnie ta technologia, która dzisiaj jest ta tradycyjna technologia, czyli rafinacja ropy naftowej, gaz, to są technologie, które pozwalają nam nabrać tego pędu, przygotować gospodarkę, zarobić w ramach firm pracujących w tych gospodarkach, w tej gospodarce pieniądze po to, żeby je zainwestować w nowe technologie, które dadzą przyszłość. Z tym, że jeżeli rzucimy się tylko na nowość, to nie będzie w domach ciepło, nie będzie przemieszczających się samochodów, bo nie ma tylu samochodów elektrycznych, a hybryda sama sobie nie da rady. Więc tak naprawdę my staramy się iść dwutorowo. Widzę też, że wiele firm na rynku stara się, mimo że mają główne hasło odchodzenia i dbania tylko o nowe technologie, to jednak ta noga podstawowa technologii, która dotychczas została wyprodukowana i która jest sprawdzona przez lata, ona ciągle jest i ja przewiduję, że ona będzie, dlatego że, no, tak jak powtarzam, nie jesteśmy w stanie tego zwrotu do nowej energii wykonać bez prędkości, bez tempa, które dzisiaj zapewniają nam technologie, które już są wybudowane. I apelowałbym o to, żeby zrozumieć, że ta technologia, która dzisiaj jest, ona tak naprawdę służy nam wszystkim i ona między innymi pozwala nam w przyszłości za tych lat kilkanaście mówić o zupełnie innej gospodarce, o zupełnie innym systemie pracy. Dziękuję bardzo. Faktycznie tutaj też mając świadomość, wiele strategii firm naftowych opiera się po prostu na dalszym ciągu jakby w swoim, można powiedzieć, core biznesie, co też doskonale na przykład widać w firmach bardzo zintegrowanych, jak chociażby upstream w dalszym ciągu jakby jest tutaj kluczowy z wydobycie, żeby pozyskiwać środki finansowe na realizację odpowiednich tutaj projektów inwestycyjnych wynikających chociażby z transformacji energetycznej, więc na pewno tutaj droga, którą tutaj spółka PERN idzie, na pewno jakby jest tutaj, no, trudno oceniać oczywiście, czy dobra, ale na pewno jakby tutaj trzeba powiedzieć, no, trzeba inwestować, ale też trzeba mieć skąd po prostu te środki finansowe pozyskiwać. To jeszcze przepraszam, że tak wejdę, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dopowiedzieć, że wydaje się, że dzisiaj przy tak dużej zmienności robienie planów strategicznych na lat 5, 10 czy 50, ono oczywiście pomaga niektóre technologie uruchomić, ale bardzo silnie potrzebna jest zwinność organizacji i taka naprawdę umiejętność modyfikacji niektórych zadań w perspektywie, ja powiem, kwartałów, bo reprezentuję dużą firmę, ale prawda jest taka, że powinniśmy dojść do etapu modyfikacji czasem nawet w perspektywie tygodnia, a może i dni. Firmy, które są w stanie skracać czas reakcji na to, co się dzieje dookoła danej firmy, to są firmy, które, no, mają przewagę i są w stanie z niej czerpać, tak naprawdę zyskiwać. I to te strategie wieloletnie, one są potrzebne do dużych projektów, ale pamiętajmy o tym, że czasami małymi projektami, małymi krokami da się zrobić bardzo, bardzo dużo i warto próbować. Oczywiście, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję w takim razie. Tutaj jeszcze chciałem skierować pytanie do pana redaktora Mariusza Marszałkowskiego. Teraz już ponownie jakby przechodząc lekko obszar gazu ziemnego. Panie redaktorze, jak, mając świadomość tutaj też, no, południowych sąsiadów Polski, tak, Czechy, Słowacja, Węgry, tam dosyć sporo się dzieje, jak generalnie można powiedzieć, te państwa są przygotowane? Już trochę było o tym mowa, ale czy widzi pan jakby w kontekście też oczywiście tutaj jakby braków dostaw potencjalnych z Federacji Rosyjskiej, jak te państwa powinny przyspieszyć swoje procesy jakby nie tylko i wyłącznie jakby wynikające z transformacji energetycznej, ale przyspieszyć jakby działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Czy tutaj też rzeczywiście w jakiś sposób mogą liczyć na jakieś tam wsparcie z Komisji Europejskiej, ale generalnie jak pan ocenia po prostu sytuację w tamtym? To znaczy, no, patrząc z perspektywy tego, co się działo przez ostatnie lata w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej czy Grupy Wyszehradzkiej, tych konkretnie państw,
to można podzielić te państwa czy działania tych państw na dwa różne elementy. Pierwsze to jest kwestia postępowania zgodnie z, nazwijmy to, rachunkiem ekonomicznym i druga w kontekście postępowania zgodnie z rachunkiem bezpieczeństwa. I to, co działo się w Czechach, Słowacji, ale też na Węgrzech, chociaż na Węgrzech to trochę jest inna jakby filozofia, inna, myślę, że to jest inna kwestia, już polityczna, bardziej ekonomiczna, gdzieś tam jest na drugim planie, to w przypadku tych państw no, bardzo mało się działo pod kątem dywersyfikacji źródeł surowców, dywersyfikacji kierunków dostaw surowców. Głównie tutaj mowa jest o gazie ziemnej, natomiast podobnie wygląda sytuacja między innymi z ropą naftową. Tam też te ograniczone inwestycje w możliwości sprowadzania ropy z innych kierunków niż południową nitką drużby przyjaźni jest widoczna. Natomiast pod względem gazu, no to takim koronnym przykładem jest projekt Stork 2, który miał łączyć druga inwestycja gazowa, infrastrukturalna pomiędzy Polską a Czechami, bo ten pierwszy Stork jest dosyć ograniczony, jeżeli chodzi o przepustowość. I ta inwestycja no, nie powstała, dlatego że nie było zainteresowania ze strony czeskiej. Tutaj inaczej wyglądał przykład ze strony słowackiej, bo mamy świeżo oddany niecałe dwa miesiące temu gazociąg Polska, interkonektor Polska-Słowacja, duży interkonektor o przepustowości około 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. No to już są znaczne wolumeny, jeżeli chodzi o przesył surowca. Natomiast trzeba mieć świadomość, że tutaj no, też jest to jakby dwojako odbierane, bo z jednej strony no, trzeba mieć zawsze zainteresowanie czy klienta na gaz. My możemy mówić o tym, że chcemy być hubem gazowym, czy pomóc, pomagać rozdysponowywać ten gaz, natomiast jeżeli nie mamy na ten gaz zainteresowania, nie mamy klientów, albo ci klienci no, są może, ale na jakieś wolumeny, które nie są satysfakcjonujące, na przykład dla Gaz-Systemu, który przecież musi tą infrastrukturę zbudować, musi ją obsługiwać, musi ją reperować i utrzymywać w odpowiednim stanie. No wszystko jest kwestią rachunku ekonomicznego. I to, co pan prezes też powiedział, tutaj z jednej strony zawsze cechowało się to, te inwestycje taką no, jednak długofalowością, bo pamiętajmy, że czy inwestycje w ropociągi, czy w gazociągi, to są inwestycje, które są planowane na 50 i więcej lat, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. I one muszą mieć taką, po pierwsze to są inwestycje bardzo trudne z perspektywy samego wykonawstwa, bo pamiętajmy, że te czy pociągi, czy gazociągi nie wiszą w powietrzu, one nie mają, one muszą przechodzić przez grunty, a wiadomo, prawo własności prawem świętym dla wielu, więc no oczywiście są specustawy, różne rozwiązania regulacyjne, natomiast to i tak jest bardzo trudne w kontekście wykonawstwa, natomiast takie inwestycje muszą być obsługiwane, muszą mieć wykorzystywanie, no one muszą mieć rację ekonomicznego bytu, bo teraz żadna spółka, czy to będzie PERP, czy Gaz-System, chociaż są to spółki taryfowe i one generalnie trochę działają w oparciu o inne wartości niż tylko sam zysk, to jednak no to też wszystko musi mieć ukształtowanie pod względem ekonomicznym. No i patrząc z perspektywy naszych południowych sąsiadów, to zawsze ta kwestia ekonomii grała główną rolę w kontekście podejmowania decyzji różnych związanych z energetyką. To znaczy, jeżeli popatrzymy, jak wygląda kwestia operatorska systemami przesyłowymi gazów w Czechach na przykład, czyli do kogo należy Net4Gas, czyli operator czeskich systemów przesyłowych, jak ten operator podejmował decyzje w kontekście różnych projektów infrastrukturalnych. No to widać, że gdzieś na pewnym etapie w Czechach stwierdzono, że energetyka to jest element drugorzędny, to znaczy, że gaz zawsze skądś będzie albo zawsze da się go sprowadzić, a główną kwestią jest kwestia biznesowa. Natomiast u nas zawsze podchodziło się bardziej w kontekście tego bezpieczeństwa, czyli może nie zawsze z perspektywy Excela, jeżeli byśmy byli dużą, jeżeli mówilibyśmy o dużej korporacji takiej zachodniej,
mniej prywatnej, no to jednak tam zawsze ten Excel i rubryczki zysków, strat i inwestycji zawsze są pierwszorzędne, natomiast u nas pierwszorzędnie brało się gdzieś ten udział tego współczynnika bezpieczeństwa w zapewnianiu stabilności i bezpieczeństwa dostaw. I co te państwa mogą zrobić? No właśnie, no, to jest problem w kontekście takiej długofalowości, bo jeżeli mówimy o stałej zmianie podejścia pewnych elit politycznych czy różnych projektów, no to musimy patrzeć w perspektywie 10, 15, 20 lat. A czy pytanie, czy za 20 lat będą nam potrzebne takie rozbudowane sieci gazociągów? Czy one będą użytkowane, czy one będą wykorzystywane? Pytanie, czy teraz, bo mówi się w kontekście wodoru, chociaż ja do tego jestem bardzo sceptyczny, natomiast no może w perspektywie następnych 20 lat będzie kwestia przesyłu wodoru, to czy te gazociągi, które były budowane dzisiaj, czy 5 lat temu, one będą w stanie przesyłać odpowiednie, czy one będą technicznie zdolne do przesyłania wodoru w takiej formie, o jakiej będą chcieli klienci? No tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Myślę, że tutaj problem jest kwestii decyzyjności, ale także czasu, w którym się znaleźliśmy. Po prostu jesteśmy w takim momencie, stoimy gdzieś na dwóch nogach, a pomiędzy nami jest teraz ten okres, czyli z jednej strony nie możemy porzucić surowców kopalnych, bo one są nam potrzebne do funkcjonowania dzisiaj, natomiast nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja za 10-15 lat, kiedy te inwestycje, o których mówimy, mają całkiem inny jakby ten timeline żywota swojego, więc to trzeba brać pod uwagę i myślę, że to jest pytanie, na które no niestety nie znamy dzisiaj odpowiedzi. Możemy kierować się tylko albo kwestią bezpieczeństwa, czyli tego, czy chcemy na pewno mieć za te 5 lat dostawy surowców, czy kwestią ekonomiczną, czy jest nas stać na takie tak drogie inwestycje. Dziękuję bardzo serdecznie. Faktycznie, ale jakby nie patrząc chyba, patrząc na Czechy, Słowację, no tutaj oprócz ten element jakby infrastruktury, oprócz tego kwestii jakby biznesowych, tak, tego Excela, o której pan redaktor jakby wspomniał, jednak trzeba brać pod uwagę jakiś tam ten niewielki chociaż, ale zawsze jakby aspekt bezpieczeństwa energetycznego jako całości. I tutaj jeszcze zbliżając się do końca, chciałem jeszcze jedno pytanie tutaj zadać pani profesor. Biorąc pod uwagę, że też już była jakby tutaj nawiązanie do kwestii Azerbejdżanu i też Turcji, no są to państwa dosyć też specyficzne pod względem politycznym, że tak użyję takiego określenia. I tutaj no jakby nie patrząc, państwa Unii Europejskiej no będą w długim horyzoncie czasowym, a przynajmniej takie są plany poprzez rozbudowę gazociągów TANAP czy TAP, jakby jednak patrzeć na ten aspekt właśnie współpracy z tymi państwami i czy jakby... Czy w ogóle jakby jest to w jakiś sposób, można powiedzieć, zasadne? Czy jakby polityka energetyczna Unii Europejskiej powinna się opierać chociażby na współpracy z takimi państwami, jak chociażby właśnie Azerbejdżan czy Turcja? Jak pani to ocenia? Można współpracować z takimi państwami, bo czasami nie ma innego wyjścia, ale tutaj też jest ogromne doświadczenie Zachodu, jeśli chodzi o inwestowanie w Azerbejdżan chociażby, bo no w ogóle zaczynając od początku, od uzyskania niepodległości, Azerbejdżan stał się niezwykle istotnym graczem na rynku energetycznym i od razu jego potencjał został doceniony i spostrzeżony przez państwa zachodnie. Dowodem na to jest tak zwany kontrakt stulecia, który został podpisany w 1994 jeszcze roku, na podstawie którego korporacje międzynarodowe uzyskały dostęp do rynku energetycznego Azerbejdżanu. I tutaj, proszę Państwa, oczywiście mówimy dzisiaj, czy ja mówię przede wszystkim o tym rynku gazowym, panowie tutaj i o ropie i o gazie, natomiast w kontekście ropy naftowej, tym pierwszym megaprojektem, który połączył świat zachodni z Azerbejdżanem, był Baku, Tbilisi, Ceyhan.
To był projekt, znaczy to jest projekt, znaczy to jest rurociąg, przepraszam, to był projekt we wczesnych, znaczy jeszcze w latach 90. on powstał, został zrealizowany, ale nie zostałby nigdy zrealizowany, gdyby nie wsparcie Stanów Zjednoczonych i państw europejskich. To był mega projekt i tutaj ani Amerykanie, ani Europejczycy nie patrzyli na to, że podpisują kontrakt z państwem absolutnie niedemokratycznym. Co to znaczy? W ogóle na czym polega ten fenomen Azerbejdżanu? Azerbejdżan wykazuje cechy tak zwanego państwa rentiera. To jest taka ciekawa koncepcja, która nawiązuje właśnie do tego bogactwa surowcowego i mówi o paradoksie bogactwa surowcowego. Państwo rentier to państwo, które oczywiście uzyskuje większość swojego dochodu z handlu surowcami. Oczywiście wzmacnia się reżim, no bo reżim w Azerbejdżanie zdecydowanie jest na tyle silny, że może sobie pozwolić na to, żeby działać vis-a-vis społeczeństwa. Czyli no tutaj o reformach prodemokratycznych nie ma w ogóle mowy. Teoria zakłada, że dochody z handlu surowcami mają ogromny wpływ na procesy demokratyzacji, w sensie, że ją w większości przypadków uniemożliwiają. Dlatego, że reżim jest na tyle opresyjny, że eliminuje tego typu działania. Jest opresyjny, bo może sobie na to pozwolić, bo siły no, zbrojne też tutaj zyskują na znaczeniu. Więc no, rząd się wyżywi, a demokracja nie zostanie absolutnie wprowadzona. No i to państwo rentier od wielu, wielu lat stanowi partnera dla Zachodu w sposób bardzo efektywny. No oczywiście kolejny megaprojekt, tym razem gazowy, czyli południowy korytarz gazowy, no to jest projekt, który w dalszym ciągu wymaga rozszerzenia, wymaga rozwinięcia. Tylko 10 miliardów metrów sześciennych idzie do Europy. To jest za mało. To jest zdecydowanie za mało. Więc no, perspektywa, tak jak mówiłam wcześniej, jest związana z budową tego gazociągu transkaspijskiego. Ale problem polega też na tym, że no, nawet gdybyśmy chcieli współpracować, zacieśnić współpracę z kolejnym strasznie niedemokratycznym państwem, czyli z Turkmenistanem, no mamy tutaj konkurencję, bo Chiny już praktycznie spenetrowały całkowicie rynek w Turkmenistanie, rynek energetyczny, już od wielu lat. Tak samo w przypadku Kazachstanu, prawda? Czyli te państwa po drugiej stronie Morza Kaspijskiego, one już są w strefie wpływów chińskich. I tutaj Unia Europejska straciła bardzo dużo, dużo czasu przede wszystkim, bo w tym momencie trudno będzie wyeliminować Chiny i rywalizować z Chinami w tym wymiarze energetycznym. A pytanie też pojawia się takie, czy te państwa, czyli Kazachstan, Turkmenistan, czy będą w stanie zapewnić w jakimś wymiarze bezpieczeństwo dostaw do Europy, na Zachód, i jednocześnie wywiązywać się z kontraktów z Chińską Republiką Ludową. Proszę Państwa, ten korytarz gazowy, tutaj występują dwa uwarunkowania, które sprzyjały rozwojowi południowego korytarza gazowego, czyli przede wszystkim przemiany na rynku gazowym w Europie, a po drugie potrzeba dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. No i tutaj możliwości eksportowe Azerbejdżanu to 25 do 30 miliardów metrów
sześciennych w kolejnych latach, no właściwie no nawet do 35 lat, bo to trudno powiedzieć tak naprawdę, bo koszty tego całego projektu wiążą się nie tylko z budową stricte infrastruktury rurociągowej, ale również z rozbudową pól Shah Deniz, z których Azerbejdżan czerpie ten gaz. I ten gaz właśnie pochodzi no teraz już z tej drugiej fazy rozbudowy tych pól Shah Deniz. Więc no, jest to projekt bardzo drogi, jest to projekt problematyczny. No tutaj rywalizują ze sobą i Azerbejdżan, i Turcja, które też mają swoje ambicje, jeśli chodzi o znaczenie na rynku energetycznym. No i tutaj oczywiście wyzwania, tak jak kiedyś Nabucco. Nabucco miało być przecież taką infrastrukturą, która by cały Bliski Wschód prawie miała połączyć z Europą, ale no, zbyt ambitny plan, zbyt drogi. W tym momencie tylko Azerbejdżan jest pewnym dostawcą gazu przez korytarz. Turkmenistan jeszcze nie, aczkolwiek już są plany, by poważnie poruszyć tę kwestię właśnie budowy tego gazociągu transkaspijskiego. Jeśli chodzi o koszt budowy całej infrastruktury, znaczy tej infrastruktury transkaspijskiej, to szacowane są, spotkałam się z szacunkami, około 7 miliardów euro. Proszę Państwa, wojna Rosji w Ukrainie, więc no, w tym kontekście może stanowić przełom, jeśli chodzi o zainteresowanie Zachodu, Europy regionem kaspijskim. To jest region jeszcze nie do końca spenetrowany. Tutaj musimy mieć tą świadomość, że to jest region bardzo bliski nam, bo tutaj Turcja bezpośrednio graniczy z, no to 9 kilometrów wprawdzie, ale z Azerbejdżanem. Ale mówiliśmy, chyba pan redaktor na początku mówił o tym szoku naftowym, o tych kwestiach upolitycznienia kwestii energetycznych. I tutaj też jest to wyraźne, bo dlaczego Armenia jest wyeliminowana z tych wszystkich megaprojektów z Azerbejdżanu? No bo konflikt o Górski Karabach, prawda? Czyli konflikt zbrojny też przyczynił się do stworzenia takiej, a nie innej trasy przesyłu gazu i ropy do Europy. I tutaj, jeśli chodzi o Turcję, jeszcze wróćmy sekundkę dosłownie. Moim zdaniem Turcja tutaj gra na dwa fronty w wymiarze dostaw i tranzytu gazu przez swoje terytorium. Z jednej strony uczestniczy w projektach rosyjskich, czyli Blue Stream, Turkish Stream, a z drugiej strony współpracuje z Azerbejdżanem, czyli działa przeciwko Rosji. No i może też tak być, że ta infrastruktura się może połączyć i w pewnym momencie rosyjski gaz z Turkish Stream wpłynie do południowego korytarza gazowego. No i tutaj będzie zagrożenie dla Azerbejdżanu, że będzie on po prostu wyeliminowany z tej gry. Także tutaj mamy wiele wyzwań i to, że Turcja jest tutaj tym zwornikiem infrastruktury do południowej Europy skierowanej, świadczy też o tym, że to ona będzie w dużej mierze rozgrywała w tym momencie, mimo że jest państwem, ale i w przyszłym roku wybory. W przyszłym roku wybory w Turcji. Zobaczymy, co się wydarzy. Teraz mamy ogromny kryzys, więc jest szansa, że obecnie rządząca ekipa straci władzę. Zobaczymy, chociaż Europa z Erdoganem już też wiele lat się dogaduje. Jest bardzo trudno, bo to jest bardzo trudny gracz, ale jak na razie te projekty są realizowane już od wielu lat, także zobaczymy, jak będzie wyglądała konkurencja, jeśli chodzi o dostawy gazu z regionu kaspijskiego i które państwa jeszcze będą zainteresowane włączeniem do tej infrastruktury.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie tutaj za wypowiedź. Faktycznie jakby tutaj no, region kaspijski będzie zyskiwał na znaczeniu, ale no też w formie jakiegoś komentarza to powiem, że no niewątpliwie też te wpływy rosyjskie w tym regionie są przeogromne i chociażby z tego, co się orientuję, to chociaż firma Łukoil jest jednym z aktywniejszych graczy na rynku azerbejdżańskim, że chodzi o tutaj dostęp do aktywów wydobywczych, więc faktycznie te różne projekty, jakby wynikające, które mogą doprowadzić do zwiększenia wydobycia gazu ziemnego w Azerbejdżanie, no też gdzieś ten element właśnie Łukoila trzeba brać. Jeszcze przepraszam, tak a propos wpływów Rosji w Azerbejdżanie. Rosja też sprytnie zadziałała, bo widzi, że jest konkurent. I dla Rosji to jest bardzo niedobra sytuacja, że Azerbejdżan chce wejść w jej strefę wpływów. No tak. Była taka sytuacja, że też Gazprom wykupował gaz z Azerbejdżanu po bardzo wysokiej cenie, po to, żeby Azerbejdżan nie był w stanie wywiązać się z umów z partnerami zachodnimi. Także tutaj Gazprom też jest bardzo aktywny, żeby eliminować, absolutnie eliminować każdego. No tak, no tak. Bardzo serdecznie dziękuję i tak naprawdę już przeszliśmy do końca dzisiejszego webinarium. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Było to niezwykle interesujące spotkanie, interesujące webinarium. Jedynie co, no to mogę zachęcić tutaj też, biorąc pod uwagę aktywność samego Instytutu Europy Środkowej, do śledzenia naszych tutaj aktywności, też które dotyczą jakby sektora energii, a tutaj możliwość przeprowadzenia takiego webinarium no naprawdę jest dla mnie osobiście była bardzo, bardzo przyjemna i cieszę się, że mieliśmy tutaj, że mogliśmy zaprosić i tutaj mogły wziąć udział tak zacne osoby. I tutaj podsumowując właśnie bardzo serdecznie raz Państwu dziękuję. Tutaj naszymi gośćmi była pani profesor Justyna Misiągiewicz, adiunkt z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie, pan Mateusz Radecki, wiceprezes zarządu spółki Perno oraz pan redaktor Mariusz Marszałkowski z portalu Business Alert, analityk do spraw energii. Bardzo serdecznie raz Państwu dziękuję i mam nadzieję, że w kolejnych okresach gdzieś tam będzie możliwość również angażowania Państwa w ciekawe jakieś wydarzenia jakby realizowane przez Instytut. Bardzo serdecznie raz dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Było mi dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.